Wygląda jak skrzynia. Albo, nie wiem, coś metalowego z napisami. Nie wiem, co to jest w ogóle. Pokażę, że jakieś ciekawe znalezisko. Trzeba będzie to zgłosić. Hejka, siemka! Zgadnijcie, gdzie jestem. Ano nad morzem. Z moim wykrywaczem. I tak oto w pierwszym dołku udało mi się znaleźć monetkę. Zielona. Nawet nie wiem, co to. Może tak ją zobrazuję. Spróbuję ją doczyścić w domu i powiem wam, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest 10 pi. Jest dziesiątka, z którego roku nie wiem, ale jak go czyszczę w domu, to wam pokażę, co to jest. Wygląda na 10 pi. Pierwszy dołek, już takie szczęście. Oby było więcej takich dołków. Ja wyłączam moją marchewkę, idę dalej. Ale jestem w takiej okolicy. Chodzę sobie tutaj wzdłuż tego odpływu. Odpływ sięga aż tam daleko. Tam raczej nie dojdę, nie mam kaloszy, chodzę sobie w takich butach. A do przejścia mam jeszcze ten kawałek i potem będę wracał tą plażą. Także suchą, zobaczymy, co tam wypadnie. Ale jak na początek może być. 10 pi, piechotą nie chodzi. Nieważne w jakim stanie. Ja coś znalazłem. W ogóle uczę się tych nowych sygnałów na tym wykrywaczu. Coś jest. Jest monetka kolejna. To jest 1 pi. Z 1988. Także pozdrawiam 88 rocznik. Nawet ładnie wygląda. One penny. No super. Ładna duża muszla. Ale ładniutka. Ładna, duża. Właśnie dokopałem się, nie wiem, widzicie? Tam jest monetka, tu łakanie w tym miejscu. Wygląda jak 2 pi współczesne, ale na podsumowanie powiem wam, który to rocznik. Musimy to przemyć. 2016. No ale nieźle wykopane.
chodzę właśnie po takiej płukance między kamieniami. W takich właśnie płukankach można coś znaleźć. Przed chwilą znalazłem łuskę, ale już nie nagrywałem. Pokażę wam ją na podsumowaniu. Natomiast fajne rzeczy tutaj są takie. Kawał metalu. Tam jest jeszcze fajna płukanka. O, a tam jest tego tyle. Zastanawiam się, czy zdążę wrócić, jeżeli się tam zapuszczę. Mówię, pochodzę sobie na razie po tej plaży i zobaczę, co mi wyjdzie. Jest tu generalnie mnóstwo żelastwa. Znalazłem już kilka takich dziwnych rur, prętów dużych. Niektóre skarby są dosyć głęboko w piachu zakopane. A ja szukam tylko tych płytkich. Może coś wyjdzie na tej płukance. Podszedł do mnie jeden gość i mówi: tutaj nie wolno chodzić z wykrywaczem. Ja mówię, że nie ma żadnej informacji na ten temat, żeby tu nie było można chodzić z wykrywaczem. Mówię, czytałem szyld przed wejściem na plażę. Nie ma tam nic o nie wchodzić z wykrywaczem. Anglicy to jednak są popierdzieleni. Nie sprawdzi, a zrobi ci awanturę. Jest jakiś sygnał, ale głęboko. Chyba coś znalazłem. Już tak na odchodne. Wygląda jak skrzynia. Albo, nie wiem, coś metalowego z napisami. Nie wiem, co to jest w ogóle. Okaże, że jakieś ciekawe znalezisko. Trzeba będzie to zgłosić. No bo to jest kawałek czegoś. Wyrzucone zostało. Bo jest tylko fragment. Jestem ciekaw, co tu jest napisane. Na pewno L, I, T, nie wiem. Na pewno to jest metalowe. Liter? Liter. Ale liter. Nie wiem. Liter. Ciekawostka. Liter. Kosz na śmieci. Jeśli ktoś wie, co to jest, niech mi da znać. Wow, liter to chyba kosz na śmieci.
chyba kosz na śmieci. Liter. Nieźle. Tam na tych klifach jest taka wieżyczka, która chyba robiła kiedyś latarnię morską, a teraz jest tam hotel. Natomiast tak wyglądają klify. Bardzo mi się tu podoba, jest tu pięknie. Uwielbiam to miejsce. Często tu przyjeżdżam w poszukiwaniu skarbów. Tak na oko można znaleźć bardzo dużo muszli. Generalnie ja już będę niedługo kończył, bo już się robi piękny zachód słońca. Jeszcze tylko trochę tu pochodzę i potem spadam na parking. W opisie filmu zostawię adres tego miejsca, żebyście mogli sobie tutaj przyjechać. Jest to generalnie zajebiście. Mega, mega duża plaża, mega duży odpływ, tak jak widać. Można tutaj nieźle sobie pochodzić, no i przy okazji porobić sobie fajne zdjęcia, bo to są bardzo piękne zachody słońca. Generalnie bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża pochodzić z psami, a latem tu jest po prostu mega dużo ludzi. Natomiast jeśli chodzi o fanty, no mało tych fantów. No dzisiaj trochę wpadło różnych fajnych rzeczy, ale no pokażę wam to na podsumowaniu. A tymczasem ja się z wami żegnam. I do zobaczenia na podsumowaniu. Strzałeczka, cześć. Podsumowanie z Hans Tanton. Otóż znalazłem 3-4 w sumie śledzie, chociaż to jest jakaś, to mi wygląda bardziej na jakąś taką zapadkę z furtki. To byłoby albo taką przesuwkę z furtki, nie wiem, ale jest w bardzo dobrym stanie i takim dobrym stanie trafi mi się ten śledź, czyli w sumie razem 4 śledzie. Ciągnąłem coś takiego. Na początku byłem przekonany, że to jest pewnie jakiś ostrze i faktycznie nie pomyliłem się. Jest to kawałek ostrza, tylko już nie chciałem pruć dalej w głąb tego właściwie to tak obrosło. Trudno mi powiedzieć. No tak wygląda, jak wygląda. Stwierdziłem, że nie będę dalej szedł w to, bo mogę to zniszczyć. Aczkolwiek wygląda to bardziej jak resztka z noża, czyli ostrza. No ale już tak się takie jest skorodowane, że już wszystko się do tego przykleiło. I muszle, i kamienie, i inne cuda, także stwierdziłem, że nie będę tego kruszył. To oczywiście trafiły mi się też małe gwóźdki i gwoździki. Jeden taki naprawdę mega duży, jak widać. Wkręt. Tutaj też jest jakiś wkręt z podkładką. To też wyglądało na jakiś kawałek metalu, ale wygląda to tak, jak wygląda. Część od stanika, taki drut, jakaś blaszka, kapsle. To, co wyglądało też jak moneta, okazało się być to kapslem skorodowanym. Zawleczka od puszki. No i w sumie takie najciekawsze znajdki to to moneta z 2016 roku, 2 pensy, 1 pens z 1988 roku i tu pozdrawiam 88 rocznik. No i ta monetka, którą znalazłem w zasadzie na samym początku, taka mega zielona. Na samym początku nie byłem za bardzo pewien, co to jest i do tej pory w zasadzie też się zastanawiam, chociaż tutaj się przebija taki lew trochę i dziesiątka tu w tej części. A z tej strony no było widać jak się namoczyło,
Ale spróbuję to namoczyć. To może teraz będzie trochę widać. Przebija się Kurlowa, ale już nie wiem, który rocznik. Więc tutaj generalnie najbardziej jestem zszokowany tym stanem tej monety. Jeżeli to jest 10 pensów, bo wygląda to na 10 pensów, bo tutaj przebija się lew, no i dziesiątka, to najbardziej zszokowany jestem stanem tej monety, że ona tak szybko zmieniła się, nie do poznania, a już tym bardziej zzieleniała, nie? Także no tutaj akurat to wygląda dosyć nietypowo. No i to, czego nie nagrałem wam, jak to wyciągałem z wody, to łuska. Na łusce widać tylko takie oznaczenie jak HA i jakiś trójkącik malutki. A z łuska wygląda tak, bardzo ładnie. No nie, w środku no oczywiście jest ich mnóstwo piachu, takiego skamieniałego. Przy próbie czyszczenia łuska mi się po prostu kruszyła, więc doszedłem do wniosku, że nie będę je ruszał. No ale łuseczka jest. Także to by było na tyle z Hanstanton. Mam nadzieję, że następnym razem trafi mi się więcej ciekawych znajdek, a tymczasem z wami się żegnam. Strzałeczka, cześć!